Zastanawiacie się pewnie, co ja tutaj robię. Właśnie zamierzam spożyć napój alkoholowy, czyli piwo, na terenie tak zwanego parku solankowego, na tym nowym obszarze tutaj. Właśnie byłem dzisiaj w Radzie Miejskiej, w biurze Rady Miejskiej, gdzie prosiłem o pokazanie mi uchwały Rady Miejskiej powołującej do życia park solankowy, uzdrowiskowy, miejski, no jakikolwiek na tym terenie, oraz która nadaje mu, ustawa ta nadaje mu nazwę park solankowy, albo jak w tym przypadku nowy park solankowy. Nie ma takiej uchwały. Były jakieś prowadzone prace w 2009 roku, ale na tym się zakończyło. Nie ma prawnie w Inowrocławiu parku uzdrowiskowego o nazwie Park Solankowy. Również nie ma uchwały określającej regulamin jakikolwiek dla tego miejsca. A ustawa o wychowaniu w trzeźwości mówi wyraźnie: nie wolno spożywać napojów alkoholowych na ulicach, na placach i w parkach. Ja jestem, właściwie nie wiem, gdzie jestem, gdyż nawet w geodezji ten teren ma użytek rolny, ale na pewno nie jestem w parku, więc wolno mi tutaj. Kosztować piwa. Pyszne. Polecam.